Szanowni Państwo, spotkania władz miasta z najlepszymi uczniami, absolwentami starachowickich szkół podstawowych i gimnazjalnych stały się już tradycją. Są one okazją do podsumowania mijającego roku szkolnego oraz promowania wśród lokalnej społeczności uczniów osiągających wyróżniające się wyniki w nauce. Jak będziemy się mogli przekonać, osiągnięcia starachowickich uczniów są imponujące i świadczą o ich wszechstronnych zainteresowaniach, szeroko wykraczających poza wiedzę wynikającą z programów szkolnych. Oprócz sukcesów w nauce, aktywnie uczestniczą w różnorodnych akcjach, rozwijają swoje pasje, cechuje ich koleżeńskość i wysoka kultura osobista. Takich uczniów jest w naszych szkołach wielu, a zaproszeni na dzisiejszą uroczystość to najlepsi z nich. Nasze spotkanie to także możliwość podziękowania dla ich nauczycieli. Wbrew pozorom, praca z tak uzdolnionymi uczniami nie jest łatwa. Wymaga wnikliwego rozeznania ich potrzeb i odpowiedniego dobrania treści i metod nauczania. Osiągnięcie sukcesu jest możliwe dzięki ścisłej współpracy na gruncie szkoła-dom. Dlatego w dniu dzisiejszym nie może zabraknąć podziękowań dla rodziców, którzy wspierają swoje pociechy i nas, nauczycieli, w realizacji tego odpowiedzialnego zadania, jakim jest kształcenie i wychowanie. W imieniu pana prezydenta miasta Starachowice, pana Marka Materka oraz jego zastępców, pani Ewy Skiby oraz pana Jerzego Miśkiewicza serdecznie witam zaproszonych gości. Pana Grzegorza Bienia, świętokrzyskiego wicekuratora oświaty. Radnych Rady Miejskiej. Przedstawicieli oświatowych związków zawodowych, panią Mariolę Gałkę, prezesa oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego i pana Pawła Rdzanka, przewodniczącego Komisji Zakładowej NZZ Solidarność. Witam również przedstawicieli firm, instytucji i służb mundurowych, które na co dzień współpracują ze szkołami, jak również wspomagają ich działalność. Gorąco witam aspiranta sztabowego Włodzimierza Stańczaka, przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Starachowice. Serdecznie witam prezesów i dyrektorów gminnych spółek, jednostek organizacyjnych gminy Starachowice i gminnych instytucji kultury. Witam również dyrektorów placówek oświatowych, witam wychowawców i nauczycieli, jak również lokalne media. Ale w sposób szczególny, gorący, witam was, moi drodzy, bohaterów dzisiejszej uroczystości, uczniów i was, drodzy rodzice. Proszę o zabranie głosu prezydenta miasta Starachowice, pana Marka Materka. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w Urzędzie Miejskim w Starachowicach w sali Olimpia. Cieszę się, że możemy Państwa dziś gościć w Urzędzie Miejskim i cieszę się dlatego, że obchodzimy taki dzień, kiedy możemy spotkać się z najlepszymi z najlepszych. Z uczniami i opiekunami tych uczniów, rodzicami, dyrektorami szkół, z których wyników możemy być dumni. Nie tylko wyników w nauce, ale również w sporcie, w rozwijaniu swoich talentów i tych sukcesów w roku szkolnym 2014-2015 nie brakowało. Dziś serdecznie Państwu dziękuję za to, co robicie na co dzień. Nauczycielom za opiekę, troskę i życzliwość, którą otaczacie uczniów we wszystkich szkołach w Starachowicach. Uczniom za zaangażowanie, za to, że wam się chce, za to, że potraficie się zaangażować i za to, że osiągacie wspaniałe wyniki, z których nie tylko wasi rodzice, ale nauczyciele, dyrektorzy, opiekunowie, wszyscy są bardzo dumni. Dziękuję również rodzicom za to, że poświęcają czas dla najmłodszych starachowiczan i że dbają o to, by ich wykształcenie nie poszło na marne, żeby oni to wszystko w przyszłości wykorzystali. Dziś będziemy wręczali nagrody dla najbardziej uzdolnionych. Już teraz wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję.
Proszę o zabranie głosu pana Grzegorza Bienia, świętokrzyskiego wicekuratora oświaty. Panie prezydencie, szanowni państwo, przede wszystkim serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą galę, na dzisiejszą uroczystość. Co roku mam sposobność spotykać się z państwem w tym szczególnym dla was dniu, kiedy dziękujecie tym, którzy tak udanie kończą kolejny rok szkolny. Chcę najpierw usprawiedliwić się, że tak trochę jak po ogień dzisiaj do was zaglądam, ale sporo takich miłych obowiązków dzisiaj na mnie ciąży, tak więc kwadransik tylko będę miał okazję z wami się spotykać, ale chcę wam szczególnie mocno pogratulować. Nie tylko tym najlepszym, najwspanialszym, którzy są tutaj z nami na sali, ale znacznie szerszemu gronu, bo z całą radością patrzyłem wczoraj i przed tygodniem na wyniki sprawdzianu i na wyniki egzaminu gimnazjalnego i trzeba powiedzieć, że państwa młodzież, starachowicka młodzież w obu tych przypadkach naprawdę wypadła w sposób imponujący. I cieszę się z tego faktu i serdecznie wam tego wszystkiego gratuluję, bo oczywiście ci najlepsi tworzyli ten szczyt tej całej machiny, natomiast myślę, że świadczy to ogólnie o dobrym poziomie pracy z młodymi ludźmi. Pozwólcie, że właśnie na tej młodzieży przede wszystkim się skoncentruję. Moi drodzy, życzę wam, żebyście no teraz oczywiście wypoczęli, bo wakacje przed wami, ale żebyście właśnie tak jak to robicie do tej pory, wykorzystali te lata szkolne do zdobywania jak największej wiedzy, jak najzasobniejszej, jak najróżnorodniejszej. Bądźcie, rzekłbym, ludźmi renesansu. Zawsze w takiej sytuacji mi się przypomina to opowiadanie, które pewnie większość z państwa też zna, o tych gdzieś tam podróżnych, którzy wędrowali przez pustynię i co ich spotkało? Burza piaskowa ich spotkała, prawda? No i co zrobić? Wezwali na pomoc opatrzność. Burza ustała, ale nagle słyszą wokół siebie głos: zaczepnijcie do swoich podróżnych toreb kamienie, a będziecie na końcu swojej drogi trochę szczęśliwi, a trochę smutni. Nie chcieli robić przykrości opatrzności, tak jak czasem nie chcemy robić przykrości rodzicom i uczymy się więcej, żeby się na nas nie gniewali. Rzeczywiście, kiedy doszli do oazy, zajrzeli do torby, patrzą, a zamiast kamieni są diamenty. I mieli właśnie te mieszane uczucia, bo z jednej strony mieli trochę tych diamentów, ale myśleli sobie, kurczę, gdybyśmy wzięli więcej, prawda? A więc właśnie, bierzcie jak najwięcej, żebyście na końcu tej swojej edukacyjnej drogi byli jak te świecące diamenty. Gratuluję rzecz jasna również rodzicom. Proszę państwa, my dzisiaj mówimy o dobrych starachowickich szkołach. One wszystkie są dobre, ale oczywiście zawsze, kiedy są sprawdziane egzaminy, patrzymy, robimy jakieś rankingi. To jest może niepotrzebne, ale nie da się tego uniknąć. Pamiętajcie państwo, że niezależnie od tego, czy uczeń skończy Oxford, czy dużo skromniejszą szkołę, to edukacja jest również pewnym stanem umysłu. I nawet najlepsza, najwybitniejsza brytyjska szkoła, jeśli z niej nie wyciągniemy tego wszystkiego, co najlepsze, spowoduje, że będziemy pracowali w miejscu, które nie będzie nam dawać satysfakcji albo wreszcie, nie daj Boże, znajdziemy się na bruku. I chciałbym również pogratulować, drodzy państwo, swoim koleżankom, kolegom, nauczycielom. Gratuluję wam, moi drodzy, tych wyników waszych podopiecznych i cieszę się i zazdroszczę wam tego, że pracujecie w środowisku, w którym nie mówi się ciągle o tym, że szkoła jest za droga, że szkół jest za dużo, a oświata to najtrudniejszy fragment budżetu. I wierzcie mi, że są miasta i powiaty w naszym województwie, które naprawdę wam zazdroszczą tego. To nie zawsze się człowiek, jak coś ma, to nie zawsze to docenia, ale myślę, że warto to o tym pamiętać. I w tym momencie również bardzo serdecznie dziękuję władzom samorządowym. Jesteście państwo tym miastem, z którego nikt nie przyjeżdża i nie mówi, likwidujemy dzisiaj szkoły, czy też przenosimy szkoły z centrum na prowincję. Państwo po prostu pracujecie. Tak więc wszystkim wam miłych wakacji. Oczywiście no nie wszyscy te wakacje jeszcze będą mogli mieć. Żebyśmy wszyscy świecili jak dementi. Wiele satysfakcji. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Szanowni państwo, prezydent miasta postanowił wyróżnić listami gratulacyjnymi i upominkami rzeczowymi najlepszych uczniów z poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjalnych. Przy ich wyborze uwzględniono średnią ocen
wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i konkursach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, jak również wzorowe zachowanie czy też inne formy aktywności uczniów. Wśród uczniów szkół podstawowych zostali wyróżnieni. Klaudia Siwiec, uczennica szkoły podstawowej numer 1. Zapraszamy gorąco do nas. Średnia ocen Klaudii na koniec 6 klasy to 5,58, a wynik ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej to 39 punktów na 41 możliwych z pierwszej części sprawdzianu i 36 punktów na 40 możliwych do uzyskania z drugiej części sprawdzianu. Utalentowana plastycznie i muzycznie. Wielokrotnie odnosiła sukcesy w konkursach plastycznych i występach chóru szkolnego. Zajęła drugie miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym Bezpieczne zabawy zimowe, bezpieczne ferie i konkursie plastycznym Bezpieczne zabawy nad wodą. W międzyszkolnym konkursie poetycko-plastycznym Jan Paweł II Świętymi bądźcie zajęła pierwsze miejsce. Klaudia wyróżnia się zaangażowaniem w pracy na rzecz klasy i szkoły, między innymi poprzez udział w szkolnych akademiach i uroczystościach. Jest aktywnym członkiem samorządu uczniowskiego. Angażuje się w akcje charytatywne, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, miejskie akcje zbiórki żywności. Klaudia Siwiec, proszę Państwa. Natalia Zaczek to uczennica szkoły podstawowej numer 2. Natalka uzyskała średnią ocen 5,4, a jej wynik ze sprawdzianu to 38 punktów z części pierwszej i 37 punktów z części językowej. Reprezentowała szkołę w wielu konkursach o tematyce religijnej, poetycko-plastycznej, historycznej i polonistycznej. Była przewodniczącą samorządu uczniowskiego. Aktywnie uczestniczyła w akcjach charytatywnych na terenie szkoły. Interesuje się muzyką i tańcem. Uczęszcza na zajęcia taneczne zespołu Plejada w Strachowickim Centrum Kultury. Interesuje się sportem. Lubi zwierzęta, czemu daje wyraz, pomagając w stadninie koni. Natalia Zaczek. Zapraszamy do nas Igora Szczykutowicza, ucznia szkoły podstawowej numer 6. Igor uzyskał średnią ocen 5,0, a jego wynik ze sprawdzianu to 37 punktów z części pierwszej i 38 punktów z części drugiej. Zajął pierwsze miejsce w wojewódzkich zawodach ratowniczych. Z powodzeniem reprezentował szkołę w międzyszkolnym turnieju Młodzież zapobiega pożarom. Jest szkolnym mistrzem matematyki. Brawa dla Igora. Do grona najlepszych dołącza Tomasz Zatorski, uczeń szkoły podstawowej numer 9. Tomek uzyskał średnią ocen 5,8, a wynik sprawdzianu na zakończenie 6 klasy to 40 punktów z pierwszej części oraz 40 punktów z drugiej części. Finalista kuratoryjnego konkursu matematyczno-przyrodniczego, laureat konkursu Mistrz Matematyki Starachowic. Chętnie angażuje się we wszystkie akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły i miasta. Tomasz Zatorski, proszę Państwa. Julia Borkowska to uczennica szkoły podstawowej numer 10 z oddziałami integracyjnymi. Średnia ocen Julii to 5,57. Z pierwszej części sprawdzianu uzyskała 40 punktów, a z części drugiej 39. Uczestniczka finału wojewódzkiego ogólnopolskiego małego konkursu recytatorskiego. Osiąga sukcesy w zawodach lekkoatletycznych. Jej pasją jest taniec, którego uczy się od 5 roku życia. Tańczy w zespole MIM, biorąc udział w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Interesuje się szachami, matematyką i sportem. Julka napisała o sobie: mam wiele planów na przyszłość i myślę, że chociaż część z nich zostanie zrealizowana. Uczennica szkoły podstawowej numer 11, Maria Kamizela.
Uzyskała średnią ocen 5,63. Jako laureatka kuratoryjnego konkursu humanistycznego została zwolniona z pisania pierwszej części sprawdzianu, uzyskując maksymalną liczbę punktów. Z części drugiej uzyskała 37 punktów. Uzdolniona literacko i artystycznie. Laureatka ogólnopolskiego małego konkursu recytatorskiego Dziecięcy Festiwal Słowa. Laureatka konkursu recytatorskiego poezji religijnej. Zajęła pierwsze miejsce w strachowickim konkursie poezji chrześcijańskiej Mój przyjaciel Anioł. Wyróżniona w powiatowym konkursie plastycznym Nie pal przy mnie, stokrotnie proszę. O jej wszechstronnych uzdolnieniach świadczy fakt, że jest również laureatką międzyszkolnego konkursu Mistrz Matematyki Starachowic Maria Kamizela. Jakub Szukiel to uczeń szkoły podstawowej numer 12. Jakub uzyskał średnią ocen 5,54 oraz 39 punktów z pierwszej części sprawdzianu i 40 punktów z drugiej części. Jest laureatem ogólnopolskiego konkursu języka angielskiego Albus oraz zajął drugie miejsce w konkursie miejskim języka angielskiego. Szanowni Państwo, to osiągnięcia Jakuba Szukiela, który niestety nie mógł dzisiaj z nami być, ale nie sposób wspomnieć o tak uzdolnionym młodym człowieku, a nagrodę odbierze pan dyrektor w imieniu chłopca. Gorące brawa dla Kuby Szukiela. Uczennica szkoły podstawowej numer 13, Aleksandra Kwiecień. Średnia ocen wynosi 5,7. Finalistka kuratoryjnego konkursu matematyczno-przyrodniczego i laureatka kuratoryjnego konkursu humanistycznego. Dzięki temu została zwolniona z pisania pierwszej części sprawdzianu, jak i z drugiej, uzyskując maksymalną liczbę punktów. Reprezentowała szkołę w ogólnopolskim turnieju Energa Basket Cup w Gdyni w koszykówce, gdyż drużyna szkoły podstawowej numer 13, w której grała, wywalczyła mistrzostwo województwa świętokrzyskiego. Zajęła pierwsze miejsce w miejskim konkursie przyrodniczym. Chętnie podejmuje różne działania na rzecz klasy i szkoły. Jest gospodarzem klasy i aktywnie działa w samorządzie uczniowskim. Ola Kwiecień. Proszę pana prezydenta o wręczenie nagród. Bardzo proszę. Gorące brawa dla najlepszych. Młodzież, poproszę o pozostanie. Poproszę również o pozostanie pana prezydenta i pana wicekuratora. Chwila dla fotoreporterów, ale proszę państwa, emocje powoli sięgają zenitu, bowiem nadszedł czas, by ogłosić, kto został najlepszym uczniem w mieście w kategorii szkół podstawowych. A jest nim, proszę państwa, Szymon Łebek, uczeń Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Szymku, ja cię bardzo proszę na środek. Będziesz miał wspaniałe tło. Wybitny wśród doskonałych. Średnia ocen Szymona wynosi 5,58. Laureat kuratoryjnego konkursu języka angielskiego i finalista kuratoryjnego konkursu matematyczno-przyrodniczego. Już jako piątoklasista w 2014 roku był laureatem kuratoryjnego konkursu humanistycznego. Dzięki sukcesom w konkursach przedmiotowych był zwolniony z pisania sprawdzianu, uzyskując 41 punktów z pierwszej części i 40 z drugiej. Zwycięzca ogólnopolskiego konkursu Łamigłowy. Laureat międzyszkolnego konkursu matematycznego Mistrz Matematyki Starachowic.
wyróżniony w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny kategoria Benjamin klasy 5-6. O jego wszechstronnych zainteresowaniach świadczy drugie miejsce w wojewódzkim konkursie wiedzy o muzyce polskiej. Z powodzeniem reprezentował szkołę w międzyszkolnych zawodach tenisa stołowego. Potrafi inicjować i realizować ciekawe projekty. Życzliwy, koleżeński, wrażliwy na potrzeby innych i jak widać bardzo skromny. Szanowni Państwo, Szymon Łebek, gorące brawa. Gorące brawa dla wszystkich nagrodzonych, proszę Państwa. Serdecznie dziękujemy, prosimy o zajęcie miejsc. Starachowickie szkoły i instytucje kulturalne stwarzają swoim podopiecznym nie tylko możliwość zdobywania wiedzy, ale również rozwoju talentów, realizacji pasji, na przykład tych wokalnych. Przed Państwem podopieczne studia piosenki działającego w Strachowickim Centrum Kultury pod kierunkiem pana Miłosza Wejmana. Usłyszymy Aleksandrę Bolębę i Paulinę Kucharską w piosence Na ślinę. Ledwie zjawiasz się tu, a już przy tobie skraja. Zapalniczek tu i tanich komplementów. Ledwie zapach twój w drzwiach się pojawia, a już jakby co. To masz z kim wracać, a ja to ten w ostatnim rzędzie widzę cię. Jak z nimi skończysz, możesz podejść. Nigdy nie byłem na tyle twardy, by na to się zdobyć, a mówią, trzeba być twardym, żeby tu przeżyć. Wszystkie drogi są, prowadzą na tory. Wszystkie drogi są na kolejowy most. Staram się z całych sił, lekce walczyć niedosyt. Tu już trzyma się na ślinę. Aleksandra Bolęba i Paulina Kucharska, gorące brawa dla wokalistek. Szanowni Państwo, nadszedł czas, byśmy poznali najlepszych wśród gimnazjalistów. W gronie wyróżnionych gimnazjalistów znaleźli się Maria Podporak, uczennica gimnazjum numer 1. Uzyskała średnią ocen 5,37. Jej średni wynik z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej egzaminu gimnazjalnego to 85%. Laureatka kuratoryjnego konkursu języka polskiego. Godnie reprezentowała szkołę w konkursach matematycznych, matematyka i ja w otaczającym świecie i literackich. Mimozami jesień się zaczyna i szkoła zawodowa mój wybór. Uczestniczy w warsztatach dziennikarskich. Jest redaktorką gazetki szkolnej oraz młodzieżowej kolumny Echa Dnia. Maria Podporak, proszę Państwa. Aleksandra Jagiełło to uczennica gimnazjum numer 3.
Aleksandra ukończyła szkołę ze średnią ocen 5,67 oraz uzyskała średni wynik z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej egzaminu 86%. Jej pasją są przedmioty matematyczno-przyrodnicze, ale uzdolniona jest także językowo. Odnosi sukcesy w różnorodnych konkursach. Zdobyła pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie wiedzy o Mieczysławie Karłowiczu. Wyróżniona na etapie wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu przyrodniczego oraz w międzyszkolnym konkursie informatycznym pod hasłem Pierwsza wojna światowa w regionie świętokrzyskim. Reprezentowała szkołę w finale wojewódzkim w koszykówce oraz międzyszkolnych zawodach ratowniczych o puchar starosty starachowickiego. Chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły. Aktywnie działa w samorządzie szkolnym. Reprezentowała szkołę w Młodzieżowej Radzie Miasta. Kamila Puton to uczennica gimnazjum numer 4. Średnia ocen Kamili to 5,0, a średni wynik ze sprawdzianu to 80%. Finalistka kuratoryjnego konkursu biologicznego, laureatka powiatowego konkursu matematyczno-przyrodniczego Fenomen Gimnazjum oraz finalistka ogólnopolskiego konkursu Łamigłowy. Sukcesami startowała w diecezalnym konkursie wiedzy religijnej oraz ogólnopolskim konkursie recytatorskim literatury regionalnej. Aktywnie działa w szkolnym kole teatralnym Maska. Znajduje również czas na działalność charytatywną. Kamila Puton. Laura Jamuol to uczennica społecznego gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Laura ukończyła szkołę ze średnią ocen 5,6 oraz uzyskała średni wynik z egzaminu 97%. Laureatka kuratoryjnego konkursu matematycznego oraz finalistka kuratoryjnego konkursu biologicznego i kuratoryjnego konkursu chemicznego. Sukcesami uczestniczyła w konkursach matematycznych i ty możesz zostać Pitagorasem, powiatowym konkursie matematyczno-przyrodniczym Fenomen Gimnazjum i ogólnopolskim konkursie Łamigłowy. O różnorodności jej zainteresowań świadczą również sukcesy w międzynarodowym turnieju krasomówczym, gdzie zajęła 3. miejsce i wojewódzkim konkursie piosenki anglojęzycznej, którego była finalistką. Występuje w przedstawieniach szkolnych, jak również bierze udział w zawodach sportowych. Tańczy w zespole Plejada, jest aktywną harcerką, a także działaczką samorządu uczniowskiego i Młodzieżowej Rady Miasta. Laura Jamuol. Proszę. Proszę pana prezydenta miasta o wręczenie nagród. Szanowni Państwo, gorące brawa. Chwila dla fotoreporterów. Z ogromną przyjemnością chciałam Państwu przedstawić najlepszego absolwenta w mieście w kategorii szkół gimnazjalnych, którym został w bieżącym roku szkolnym Kacper Kiciński.
uczeń gimnazjum numer 2. Kacper uzyskał średnią ocenę 5,64. Jest laureatem kuratoryjnego konkursu fizycznego i kuratoryjnego konkursu biologicznego. Już jako uczeń pierwszej klasy gimnazjum osiągnął olbrzymi sukces, zostając laureatem kuratoryjnego konkursu historycznego. Średni wynik Kacpra z egzaminu gimnazjalnego to 94%, przy czym zarówno z części humanistycznej, jak i matematyczno-przyrodniczej uzyskał 100% możliwych do zdobycia punktów. Laureat powiatowego konkursu matematyczno-przyrodniczego Fenomen Gimnazjum. Z powodzeniem startował w ogólnopolskim konkursie Albus. Uczestnik polsko-ukraińskiego konkursu fizycznego Lwiątko 2015 i międzynarodowego konkursu matematycznego Pangea. Jest autorem projektu edukacyjnego pod tytułem Budowa robota podążającego wzdłuż linii. Interesuje się także sportem, reprezentując szkołę w zawodach piłki siatkowej. Kacper jest stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, programu pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom. Kacper Kiciński. Gorące brawa dla gimnazjalistów. Szanowni Państwo, tych osiągnięć jest tak wiele, że te brawa były stanowczo za krótkie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję ślicznie młodzieży, ale bić brawo jeszcze możemy, jak najbardziej. Szanowni Państwo, artyści ze Studia Piosenki działającego przy Starachowickim Centrum Kultury mają na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. Aktualnie pan Miłosz Wejman i jego podopieczni biorą udział w konkursie, który odbywa się we Włoszech pod wdzięczną nazwą Magia Italiana. My, proszę Państwa, za chwilę usłyszymy Maję Adamiak w piosence The Cup Song. Gorące brawa. All along we're round, the bad whiskey fall away, and I should like some sweet company, and I'm leaving tomorrow, what do you say? When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair, you're gonna miss me everywhere, oh. You're gonna miss me when I'm gone, when I'm gone. When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my walk, you're gonna miss me by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. To była Maja Adamiak. W tle słyszymy jeszcze dźwięki piosenki The Cup Song. Szanowni Państwo, nadszedł czas, by poznać tych z grona gimnazjalistów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen z 3 lat nauki w gimnazjum. A takie wyróżnienia otrzymują Izabela Skrzątek, uczennica gimnazjum numer 1. Izabela uzyskała średnią ocen z 3 lat nauki w wysokości 5,38. Jest osobą o szerokich zainteresowaniach. Bierze udział w konkursach o tematyce historycznej, jak również z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Jest laureatką Starachowickiego Konkursu Twórczości Literackiej. Rodzino, stań się tym, czym jesteś. Z sukcesami uczestniczyła w międzyszkolnym konkursie literackim Moja Szkoła, Moje Miasto i międzyszkolnym konkursie poetycko-plastycznym Jan Paweł II, Świętymi bądźcie. Reprezentowała szkołę w pływaniu. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, biorąc udział w akademiach i uroczystościach o charakterze patriotycznym. Jest stypendystką Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego w Krakowie. Izabela Skrzątek. Szanowni Państwo, Kacper Kiciński, uczeń gimnazjum numer 2. Kacper uzyskał średnią ocen z 3 lat nauki w gimnazjum 5,61, a o jego osiągnięciach mówiliśmy przed chwilą przy okazji nagradzania najlepszych uczniów w roku szkolnym 2014-2015. Brawa dla Kacpra. Do grona uczniów z najwyższą średnią dołącza Wojciech Szerszeń, uczeń gimnazjum numer 3. A Kacper ma męskie towarzystwo. Wojciech uzyskał średnią ocen z 3 lat nauki 5,78. Wyróżnia się ogromną wiedzą ogólnoprzedmiotową. Jego pasją są przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Jest laureatem kuratoryjnego konkursu fizycznego oraz finalistą kuratoryjnego konkursu chemicznego i kuratoryjnego konkursu matematycznego. Laureat ogólnopolskiego konkursu Galileo 2015 z fizyki, ogólnopolskiego konkursu Olympus oraz powiatowego konkursu matematyczno-przyrodniczego Fenomen Gimnazjum. O jego szerokich zainteresowaniach świadczy tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady mitologicznej. Jest koleżeńskim oraz bardzo skromnym uczniem. Wojciech Szerszeń. Uczennica gimnazjum numer 4 Dominika Świercz. Dominika uzyskała średnią ocen 5,3. Jest laureatką powiatowego konkursu matematyczno-przyrodniczego Fenomen Gimnazjum. Zajmowała czołowe miejsca w ogólnopolskim konkursie Łamigłowy i powiatowym konkursie języka niemieckiego w świat z niemieckim. Wyróżniona w miejskim konkursie ortograficznym Ortograficzny Tor Przeszkód. Zaangażowana w akcje charytatywne niosące pomoc najuboższym mieszkańcom naszego miasta. Dominika Świercz. W gronie osób z najwyższą średnią z 3 lat nauki znalazła się Laura Żamul, którą poznaliśmy przed chwilą. Uczennica Społecznego Gimnazjum, Społecznego Towarzystwa Oświatowego. O osiągnięciach Laury informowałam przed chwilą, wtedy kiedy popełniłam gafę, przekręcając jej nazwisko, za co gorąco przepraszam. Laura Żamul. Proszę pana prezydenta miasta o wręczenie nagród. Można bić brawo nadal, proszę Państwa, bo naprawdę są ku temu powody. Dziękuję bardzo. Zapraszam młodzież na miejsca. Proszę Państwa, to byli nasi najlepsi z grona najlepszych w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych. Nadszedł ten moment, w którym
którym możecie Państwo, jeśli czujecie taką potrzebę, zabrać głos i podzielić się z nami swoimi refleksjami. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Zatem, proszę Państwa, przechodzimy do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Życzę Wam, drodzy uczniowie, dalszych sukcesów, ale póki co wspaniałych, bezpiecznych wakacji. Zapraszam na przygotowany poczęstunek. A w międzyczasie, między kawą, sokiem, cukierkiem, zapraszam nagrodzonych do stolika tego zielonego, gdzie będzie czekała na Was Pani Ania, bo jeszcze pewnym formalnościom musi stać się zadość. Dziękuję ślicznie za uwagę.